Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team. Jest to pierwszy filmik, który pojawia się po przerwie. Po przerwie przede mnie bardzo niechcianej, po przerwie na mnie wymuszonej. A mianowicie kolejny raz w okresie przedsylwestrowym dostaję bana od YouTube'a za filmik sprzed 6 lat bodajże. Już nie będę zagłębiał się w to, jak jest to irytujące, jak YouTube zlewa jakiekolwiek tam próby nawiązania z nimi kontaktu, rozmowy, zrozumienia ich działań. Po prostu takie coś nie istnieje. Znowu dostałem bana, nie mogłem nic publikować, mogłem tylko odpisywać na komentarze, w których tam pisałem właśnie, że mam bana, obiecałem Wam live'y, jest już nawet fajne miejsce do live'ów wprowadzenia przygotowane. No ale niestety nie będę miał przez najbliższe dni możliwości tego dla Was robić. No ale ten filmik pojawi się zaraz tylko jak mi ten ban zejdzie, a w tym momencie jest to 6 dni. Jesteśmy na drugi dzień po unboxingu fajerwerków od Szopka, jak widzicie wszystko tu jeszcze jest pięknie rozłożone. No i szkoda, że też dla Szopka w takiej sytuacji, szkoda Szopka w tej sytuacji, ponieważ miał mieć reklamę, miało być wszystko spoko i w ogóle, a tu taka sytuacja się trafia, że niestety ani reklamy, ani nie mogę dla Was testów nagrywać, nie mogę Wam robić obiecanych live'ów. No i cóż, więc z góry za to przepraszam, ale naprawdę nie jest to moja wina, przynajmniej ja tak uważam. No bo YouTube to chyba uważa, że wszystkie filmy sprzed iluś tam lat powinienem usunąć, no i wtedy by nie było problemu. A przynajmniej to tak wynika z kontaktu z nimi, bo nic innego mądrego się nie dowiedziałem. Więc to jest takie szybkie wytłumaczenie tego, co się działo, czemu była przerwa. Live'y i tak już się wkrótce pojawią. W piątek 16 przechodzi jakby mija mi ban i wtedy będę mógł Wam od razu publikować materiał i od razu ten filmik, który teraz Wam nagrywam, wleci z informacjami, a za chwilę Wam pójdę i pokażę, jakie fajne miejsce do live'ów teraz będę miał, gdzie będziemy mogli właśnie sobie live'y w spokoju robić. No i co Wam powiem, filmiki normalnie przez ten czas nagrywam, niestety strzelania na 20 dni do Sylwestra nie będzie, no bo wiadomo, siłą rzeczy w czasie tego właśnie bana 20 dni do Sylwestra już pewnie minie, ale będzie na 15, pewnie na 10 dni, więc chociaż tyle. Postaram się Wam to jakoś wynagrodzić, tą wymuszoną przerwę, też testami tych wszystkich ciekawych produktów, które widzicie przed sobą. Dobra, na razie tyle z tego gadania. Idę w sumie robić tutaj trochę porządek z tymi kartonami, z tym wszystkim i lecę Wam pokazać, gdzie będą live'y. Także widzimy się po króciutkiej przerwie. No i żeby pokazać Wam to miejsce, musimy zejść do mojej piwnicy. Jest to też miejsce, gdzie się zaczyna tak naprawdę moja przygoda z pirotechniką. W tym oto tutaj pomieszczeniu właśnie kiedyś wyczyniałem swoje pierwsze akcje, może naprawdę widzowie starzy, znaczy starzy widzowie, osoby, które oglądały mnie wiele lat temu, kojarzą ten biały stół, na którym coś tam majstrowałem, a tu jest drugie pomieszczenie, w którym właśnie będziemy sobie robić live'y, tylko zaświecę światło, które jest tutaj naprawdę dobre, bo tu jest właśnie taka lampa, nawet w sumie to nie lampa, no ale po prostu działa bardzo dobrze. Kiedyś w tym miejscu był piec i tak dalej, no ale w domu to znowu tam ogrzewanie gazowe i w ogóle, więc jest takie bardzo duże pomieszczenie właśnie, gdzie jest dużo miejsca, można sobie spokojnie live'y robić. No i też jest tutaj taki plus, że mamy tutaj wzmacniacz od światłowodu, więc z zasięgiem nie powinno być żadnego problemu, nie powinno być żadnych przerw na live'ie. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, tutaj też trzymałem taką pirotechnikę na bieżąco do testów, jak widzicie jest tu jeszcze parę rzeczy, aczkolwiek to nie jest tylko tam piro do testów, tylko też do, no nie wiem, takie po prostu zbieranina, która nie bardzo była do stafu, bo była właśnie od spaczek, ale takie pozostałości. No i właśnie w taki sposób to wygląda. No to są takie rzeczy moje mamy, to tam nieważne. No a tutaj mam właśnie taki mały warsztacik, gdzie myślę, że live będzie się robiło świetnie. No to chyba tyle. Jeżeli jesteście ciekawi, to mogę Wam jeszcze pokazać tutaj całą swoją kolekcję pirotechniki, że tak powiem. Tylko że tutaj będzie bardzo słabe światło, a nie wziąłem latarki. No to tutaj jest staw na Sylwestra. Poczekajcie, może zmienię tryb, żebyście coś więcej widzieli.
No, w sumie będzie mniej po prostu ziarna na obrazie. No, to tak wam pokazuję po prostu gratisowo, że nie było tych filmików, była ta przerwa wymuszona. No to przynajmniej wam pokażę jakieś tam ciekawostki. Tutaj mamy fajerwerki. No i tutaj jest wszystko to fajerwerki, tylko kurde, nawet w ogóle tego na dole nie widać. No to nie wiem, czy widzicie cokolwiek, czy nie. No ale tutaj na dole macie trzy kartony z fajerwerkami, takie bardzo duże, tu kolejne cztery i tutaj jeszcze dwa. No i tu jeszcze jest taki właśnie taki kosz, gdzie też jakieś tam rakiety są trzymane. No i w sumie to wszystko, nie ma tego jakoś tak niesamowicie dużo, jakby się może niektórzy spodziewali. No ale jest to tam gdzieś ponad 10 kartonów naprawdę doładowanych na maksa. Więc to tyle z pokazywania wam tej kolekcji. Tutaj będziemy sobie robić live'y, pewnie będziemy też nagrywać wstępniaki do filmów w spokoju, więc w sumie mam nadzieję, że wam się taka zmiana podoba. No i co? No mam nadzieję, że się już uda w piątek albo w sobotę live'a zrobić, jak wam to będę wrzucał. No i jeszcze raz przepraszam za tą wymuszoną przerwę, macie takiego vlogaska. Jeszcze mam tutaj, pokażę jaka jest u mnie oczywiście pogoda za oknem, a to chyba u każdego jest tyle śniegu w tym momencie. Także naprawdę klimat zimy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny i bardzo fajny. No, także ja wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. No i widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach i live'ach. Już mam nadzieję, że bez bana.